Zobaczymy, 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 zobaczymy. Porażka. Cześć, tu Izu, witam Was po raz kolejny w moim przeglądzie. Jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. Na pierwszy ogień może postawię kosmetyki do włosów, bo mam ich trochę. Powiem szczerze, że z obecnego jeszcze katalogu mam tylko jedną rzecz. Resztę mam z strony internetowej dla konsultantek oraz bonusów z tak zwanego pinu. Niestety chciałam coś innego, ale dobrze się w sumie pokapowałam, bo zauważyłam, że dużo rzeczy jest już wyprzedanych i po prostu stwierdziłam, że zaopatrzę się nieco w kosmetyki za punkty, które mogłam wymienić właśnie na te rzeczy. I jedziemy. Zacznę od kosmetyków do włosów. Tutaj mam taki zestaw. I już Wam po kolei będę mówiła, co to jest. Zacznijmy od tego. Jest to eliksir do włosów bez spłukiwania. Już zdążyłam sobie przeczytać wcześniej, że ten szampon albo ta odżywka akurat, którą trzymam w rękach, są do włosów blond, ale mi to kompletnie nie przeszkadza, ponieważ ja mam włosy rozjaśniane, a poza tym szampon ma dobrze myć włosy, a resztę ma zrobić odżywka. Dla mnie to jest nieważne, czy to jest dla włosów blond, czy dla czarnych, czy dla rudych, czy dla jakichkolwiek innych. Ten spray, nie miałam jeszcze go nigdy. I co on nam daje? Korektę koloru. Nie wąchałam go jeszcze, zobaczymy sobie, jak on pachnie. Muszę lepiej popsikać. O. I... O, jest to coś takiego. Taka mgiełka. Pachnie bardzo przyjemnie, tak nieco fryzjersko, wiecie, w sensie, że pachnie bardzo podobnie jak kosmetyki fryzjerskie, co mi się bardzo podoba, bo bardzo lubię ten zapach, jest dla mnie bardzo przyjemny. Kolejnym produktem z tej serii jest szampon do włosów blond, rozjaśniany, który ma nam zapobiec żółtych refleksów. Ten szampon jest, o widzicie, jest w kolorze fioletowym. Kurde, trochę mi się go tutaj ulało, że tak powiem. Widzicie chyba na palcach, jak on wygląda. Szczerze powiedziawszy, zadziwiło mnie to, bo nigdy do tej pory nie widziałam fioletowego szamponu. Może Wam pokażę go na ręce. Zresztą jest tutaj napisane, że to jest fiolet shampoo. Także, bardzo ciekawe zjawisko. Bardzo mi się to podoba i bardzo ładnie ten szampon pachnie. Również pachnie tak bardzo fryzjersko. O kurde, teraz będę miała wyciepane ręce. No, ale trudno. Spójrzcie, jaki piękny szampon. Będzie zachęcał po prostu do stosowania. A czy się sprawdzi, czy będzie w porządku i nie będzie robił nic złego z moimi włosami, to się oczywiście okaże w praniu. I ostatnim produktem z tej kolekcji jest odżywka do włosów blond rozjaśnianych. I również jestem jej bardzo ciekawa. Zobaczę sobie, jak ona te wygląda, czy też jest fioletowa. Odkręcę tutaj korek. O, również jest fioletowa. Może tym razem Wam pokażę ją w opakowaniu. O! Jak mi to chluśnie wszystko. Widzicie? Mam nadzieję, że tak. No i jestem bardzo ciekawa tych produktów, nie ukrywam. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Kolejnym produktem jest nowość z nowego katalogu, a jest to micelarny krem do mycia włosów. I on podobno nie zawiera żadnych SLS-ów, żadnej jakiejś chemii zbytniej, chociaż tutaj skład ma dosyć długi, szczerze powiedziawszy nie chcę mi się go analizować, wierzę opisowi, a jak się sprawdzi, to oczywiście również wszystko wyjdzie w praniu. Jestem jego bardzo ciekawa i on też ma bardzo fajny kolor. A nie, to nie było to. Po prostu jak otwierałam paczkę i wyciągnęłam, to po prostu musiałam otworzyć odżywkę zamiast tego szamponu i sprawdzić, jak on wygląda. On jest po prostu biały i pachnie jak większość tych szamponów z Advanced Techniques. Myślę, że ten szampon, nie tyle co myślę, mam ogromną nadzieję, że się nie zawiodę na tym szamponie, bo co? Tak w zasadzie nie wiem co. Tak się teraz zastanawiam. Ale pokładam w nim ogromnie duże nadzieje.
Kolejnym produktem jest wygładzający żel pod oczy z wyciągiem z alg. I powiem Wam, że miałam dla niego chrapkę jakiś czas temu, ale stwierdziłam, że a jednak nie. Teraz trafiła mi się okazja, żeby go sobie dostać właśnie za punkty PIN. I sobie go sprawdziłam. On ma niby chłodzić nasze strony wokół oczu, nasze okolice może, a nie strony. Strony są cztery świata, no. Miotam się dzisiaj jak sucha ryba w suchej rzece. Tak to określę. I co ma nam zrobić właśnie ten żel? Naturalnie chłodzi, przynosząc ulgę zapuchniętym oczom. Ja mam bardzo często zapuchnięte oczy. I mam nadzieję, że ten krem nam pomoże. I on ma taki aplikator tutaj, jak błyszczyk, pomadka do ust. I on jest dosyć taki żelowy, tutaj na palcu Wam pokażę. Tak się świeci, jakby miał w sobie perełkę. Bardzo jest podobny do żelowego kremu, takiego z kawiorem. Pachnie bardzo delikatnie. Podoba mi się ten zapach. Jest bardzo delikatny. Formuła jest taka bardziej wodnista, bym powiedziała. Zobaczymy, jak się spisze oczywiście. I mam również do tego maskę, również z ekstraktem z alg. I to jest maseczka Peel Off. I ona ma za zadanie wygładzić naszą skórę. Zobaczymy sobie również, jak ona wygląda. O, właśnie, widzicie. Nie wiem, czy to zauważyliście. Na pewno, że nigdy do tej pory nie pokazywałam Wam opakowań, w jakich przychodzą do nas nasze kosmetyki i dzisiaj macie okazję zobaczyć. Opakowanie zwykłe, jak to opakowanie. I sobie zobaczymy. Jest bardzo gęsta, ale już gdzieś wąchałam ten zapach. Również z Avonu. Taki trochę glut. Bardzo gęsta. Bardzo klejąca. I tak trochę spirytusowo pachniąca. Ale mam nadzieję, że będzie dużo do powiedzenia na jej temat. Bo byłam nią bardzo zafascynowana i mam nadzieję, że się nie zawiodę. No, zobaczymy. Ale mam już poklejone łapy. Dobra, przejdę teraz do czegoś z katalogu. A mianowicie jest to tonik. Jest to mój ulubiony tonik ze wszystkich toników, jakie istnieją w ogóle chyba na globie. I ja już się przekonałam i wiem, że innego toniku po prostu już nie kupię. Zostanę tylko i wyłącznie przy tym, przetestowałam masę różnych toników. I wiem, że to jest mój ulubieniec roku, wszechczasów i w ogóle, i w ogóle. Także możecie być pewni, że mój kolejny tonik właśnie będzie tym tonikiem. Kolejną rzeczą jest baza pod makijaż MARC i już zakupiłam ją ze strony dla konsultantek. Już zdążyłam go sobie przetestować, mam go dzisiaj na twarzy. Wygląda tak, nie ukryłam, że bardzo fajna forma, podoba mi się, zwłaszcza, że tutaj jeszcze jest lusterko, o tu. I jest bardzo kremowy, chociaż jest taki delikatnie tępawy w porównaniu do mojej poprzedniej bazy. Moją poprzednią bazą była baza z Bell, z której byłam bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że z tej będę również zadowolona. Zostały nam dwie ostatnie rzeczy. Pierwszą może Wam pokażę, tak o, również w opakowaniu. Jest to kredka do oczu w kolorze czarnym. Nie miałam nigdy wcześniej tej kredki. O, nawet jest jeszcze z gąbeczką. Czytałam na temat tej kredki konkretnie bardzo dużo opinii pozytywnych i mam nadzieję, że moja opinia po wypróbowaniu tej kredki również będzie pozytywna. Ma tutaj gąbeczkę do rozcierania. Jaka mięciusieńka! Bardzo miękka. Mam wrażenie, że ona jest tak jakby pusta w środku w porównaniu do tej kredki z True, która ma również gąbeczkę do rozcierania. Mam wrażenie, że ta gąbeczka jest dużo większa. Także mam nadzieję, że będzie się nią lepiej, dużo bardziej manewrowało po naszym oku. No i końcóweczka jak końcóweczka. Myślę, że to jest kredka żelowa. Sprawdzimy sobie. Tutaj sobie jeszcze przetrę łapę się. Jest bardzo napigmentowana. Zobaczcie. Wow. I z tego co wiem, ta kredka po zaschnięciu jest nie do zdarcia. Za chwileczkę jeszcze omówię jeden przedmiot i sobie wrócę do tej kredki tutaj na ręce i spróbuję ją rozetrzeć i zobaczymy, czy to prawda. A ostatnią rzeczą jest tusz do rzęs. Pogrubiający. Czarny, oczywiście. W którym byłam kiedyś bardzo zakochana i nie widziałam życia bez tego tuszu.
Nie wiem, czy moja miłość do niego wróci. Stwierdziłam, że jest okazja, to sobie go wezmę. Warto sobie powspominać czasami stare dobre czasy z tym tuszem i na pewno nie będę zawiedziona. Wygląda tak. Tu na czole wam pokażę. O. Bardzo fajny tusz, tylko polecać. Mój ulubiony tusz z Avonu. No, mam nadzieję, że ta kredka już wyschła. Sobie wsadzę do opakowania i będzie na potem, bo mam dużo innych tuszy na chwilę obecną pootwieranych, dlatego nie chcę tego kolejnego zaczynać. Sobie poczeka na swój właściwy czas. Dobra, jedziemy. Wy zobaczycie to pierwsi. O, nic się z nim nie stało. Spróbuję zrobić tak. No, no, no. Powiem wam, że tyle dosyć mocno, a ta kredka się trzyma. Troszeczkę minimalnie widać, że tutaj jest taki bardzo delikatny prześwit, ale ogólnie mam nadzieję, że będzie dobrze, że będzie dobrze. No. I to by było na tyle tego wszystkiego, tych dobroci moich z tego katalogu. I jak zwykle zapraszam was do oglądania moich innych filmików. Mam szeroką gamę różnych innych filmików. Taką, wiecie, muszę sobie czasami fundynąć reklamę za darmo, bo gdzie to zrobię, jak nie u siebie. No, a tymczasem bórym lasem oczywiście całuję was bardzo serdecznie, bardzo cieplutko i czekajcie na kolejne filmiki. Całuski, pa, pa!